Kongres USA podwyższy limit zadłużenia państwa. Biden podpisał ustawę. USA podniesie limit zadłużenia. Chcą oddalić perspektywę niewypłacalności. USA zdecydowały się na tymczasowe podniesienie limitu zadłużenia państwa o 480 miliardów dolarów USA do wysokości 28,5 biliona. Czasowe odejście od ustalonego w 2019 rok limitu zadłużenia w wysokości 22 bilionów pozwoli na jego dalsze obsługiwanie do 3 grudnia bieżący rok. Gdyby nie udało się przeprowadzić całej procedury, 18 października Stany Zjednoczone stanęłyby w obliczu niewypłacalności, ostrzegał Departament Skarbu. Prezydent Joe Biden podpisał w czwartek ustawę, która zezwala na tymczasowe podniesienie limitu zadłużenia państwa o 480 miliardów dolarów USA do wysokości 28,5 biliona, co oddala perspektywę technicznej niewypłacalności Stanów Zjednoczonych. We wtorek zdominowana przez demokratów Izba Reprezentantów, a wcześniej Senat USA opowiedziały się za takim właśnie rozwiązaniem. Chcą uniknąć problemu ze spłatą długu, a żeby uniknąć problemu ze spłatą publicznego zadłużenia podjęto działania krótkoterminowe, zgodne z preferencjami partyjnymi, zauważa Reuters. Republikanie nie chcieli się zgodzić na długotrwałe podniesienie pułapu długu, ponieważ obawiali się, że dałoby to administracji Bidena wolną rękę w finansowaniu wielkich projektów inwestycyjnych w sferze społecznej i w sferze polityki klimatycznej. Demokraci powinni wziąć na swe barki zadanie podwyższenia pułapu długu, ponieważ to ich polityka wymagać będzie wielkich środków budżetowych, podkreślali. Na początku sierpnia zakończył się dwuletni okres zawieszenia pułapu zadłużenia USA, a resort finansów podjął tzw. środki nadzwyczajne, aby uniknąć technicznej niewypłacalności państwa, która miałaby bardzo groźne konsekwencje dla globalnych rynków finansowych. USA finansują swe wydatki, pożyczając pieniądze, sprzedają na aukcjach regularnie emitowane papiery dłużne o różnej zapadalności. USA nigdy jeszcze nie okazały się niewypłacalne, a ich obligacje skarbowe uznawane są za najbezpieczniejszą inwestycję świata. Są one denominowane w dolarach, głównej walucie, którą posługują się banki centralne i instytucje finansowe na świecie. Papiery dłużne USA uznawane są za filar globalnego systemu finansowego.